Proszę Państwa, za nami pierwszy prelegent. Bardzo ogólny obraz całkowicie dramatyczny w niektórych miejscach sytuacji. Ale drugi prelegent będzie dla nas okazją, by przyjrzeć się pewnym szczególnym fragmentom naszej historii gospodarczej. Autor niesamowitej pozycji książkowej, którą serdecznie Państwu polecam, Czarna Księga Prywatyzacji, pan dr Ryszard Ślązak. Bardzo proszę. No, dziękuję za zaproszenie, szanowni. No i przypadł mi taki trudny zaszczyt, że będę mógł powiedzmy zreferować, może przedstawić Państwu takie poglądy. Właściwie to stan wynikowy. Z początku historii gospodarczej, może w skrócie od powstania państwa, tak dla ciekawości. A zasadniczo to przemiany po roku 89. Może zacznę od tak skrótowo. Państwo, Polska odrodziła się w 1900, jak wiemy, 18 roku. Proszę sobie wyobrazić, że w momencie odrodzenia miało już długi. Bo w 1916 roku w Stanach Zjednoczonych przebywał poseł do Dumy Rosyjskiej, pan późniejszy działacz słynny polityczny Dmowski. No i tam uzgodniono, bo w 1916 roku na terenie Stanów Zjednoczonych powstawała armia, później zwana Błękitną Armią generała Hallera. Ponieważ car jeszcze zainterweniował, więc prezydent cofnął prawo organizacji armii na terenie Stanów Zjednoczonych. Przeniesiono zostało organizowanie do Kanady, ale udzielił pomocy finansowej na jej wyposażenie pod warunkiem, że przyszłe niepodległe państwo polskie to zobowiązanie spłaci. Ostatecznie ta kwestia została rozwiązana chyba w 1992, kiedy ówczesny prezydent Bush był z wizytą w Polsce i to uzgodniono z prezydentem Lechem Wałęsą, prawda? To tak mało kto po prostu takie ciekawostki zna, ale to tak dla przypomnienia. I jeszcze parę takich skrótowych. Otóż powstaliśmy w 18 roku, w 19 był traktat wersalski ustalający granice państwa. W zasadzie tych granic wschodnich Rosja Leninowska jeszcze, to się nazywało Rosja Sowiecka wtedy, taka była nazwa, bo później powstał Związek Radziecki. No Lenin tego nie bardzo uznał, prawda, tam z oporami, no. Traktat wersalski właściwie miał żywotność krótką, bo i Niemcy tam oprotestowywały i tak dalej. Zresztą on był podstawą w zasadzie późniejszej II wojny światowej. No ale przyszedł rok 20, wojna polsko-bolszewicka. Prawda, Rosjanie tutaj, szczęście Boże, że udało nam się przekonać. Państwo było utrwalane. W zasadzie całe jego ustawodawstwo w roku 19, w 20, prawda, było bardzo nowoczesne. Ustawa na przykład z 1920 roku o zakazie sprzedaży ziemi cudzoziemcom uchylona została w 1996 roku. Dopiero, mimo pierwszych 5 lat prywatyzacji, bo to jakoś. Także ten okres był dość postępowy, szybki rozwój przemysłu, bardzo szybki. Przed wojną mieliśmy bardzo nowoczesny, może niewystarczający w stosunku do ówczesnych państw potencjałem, ale bardzo nowoczesny przemysł. Powstawały ośrodki, co przemyski, warszawski okręt na bazie, powiedzmy, wytycznych Kwiatkowskiego.
No i rok 24 to jest w gospodarce polskiej. Właściwie skutki są do dziś i nawet nie umiemy, powiedzmy, tej reformy zaktualizować. To jest reforma monetarna, prawda? Do 24 roku na terytorium ówczesnej I Rzeczypospolitej, drugiej Rzeczypospolitej, to funkcjonowało prawie 8 walut. Były bony krakowskie, poznańskie, ruble carskie. To państwo z tych zaborów zostało zintegrowane. Prawda, że nawet Brytyjczycy nam zazdrościli, że w 3-letnim okresie nominalnym to młode państwo tak umiało się zorganizować i wprowadzić silną, sprawnie zarządzane, dobrze funkcjonujący bank centralny, prawda, i tak dalej. Złotówka przecież trwała przedwojenna do 1951 roku. Bank centralny ówczesny polski, tak, reaktywowany po pierwsze z okresu przedrozbiorowego, nie miał środków państwowych, tylko naród się składał. Składki były na zdobycie kapitału dla tego banku, a później to zostało zamienione na akcje, naród jako darowizna narodu. No ale to, powiedzmy, teraz przychodzi druga wojna światowa, prawda? Wojna się kończy, pokój, prawda? I w Polsce następują nagłe przemiany, tak? Nowe władze ludowe dokonują, począwszy od 1944 roku, kiedy jeszcze nie wszystkie tereny były wyzwolone i przynależne do państwa polskiego, powstaje reforma rolna, czyli likwidacja gospodarstw, majątków rolnych o powierzchni na terenach ziem odzyskanych, prawda, powyżej 100 hektarów, na terenach Polski przedwrześniowej powyżej 50 hektarów, z prawem opuszczenia przez właściciela powiatu. Każdemu, komu ten majątek skonfiskowany nieodpłatnie, prawda, w ciągu tam maksymalnie 48 godzin musiał opuścić miejsce zamieszkania w powiecie. Nie mógł mieszkać w powiecie, na terenie którego położony był majątek. Prawda, to reformę rolną. Zaraz za tym idzie powszechna nacjonalizacja wszelkiej własności, prawda, przemysłowej i handlowej. No i ona, powiedzmy, trwała, procesy, właściwie skutki nacjonalizacji, tych 7 dekretów, prawda, to jak państwo wiecie, w zasadzie nie zostały uchylone w znaczeniu całkowitym, prawda. Mamy odrębny dekret z 1946 roku, prawda, ten słynny dekret warszawski, to jest kara Stalina, prawda? No i właściwie nie został uchylony, tylko rozpatruje się w znaczeniu indywidualnym, zwrot. To jest poważniejsza sprawa może na końcu. Ale jeszcze jedno słowo, jeżeli chodzi o tą wojnę 20 roku. Po wojnie został zawarty układ pokojowy z Leninem i Polska podpisała tak zwany traktat Ryski w Rydze o ostatecznym uznaniu granicy wschodniej, o odszkodowaniu dla Rzeczypospolitej i o prawach mniejszości polskiej zamieszkałej na terenach I Rzeczypospolitej, a przynależnych pozostałych w granicach ówczesnej Rosji Sowieckiej, późniejszego Związku Radzieckiego. W terminologii polskiej nazwa Związek Radziecki została wprowadzona przez Gomułkę w 1972 roku, a prawidłowo powinno się określać Związek Sowiecki. Także te skutki. Lenin się zobowiązał wypłacić Polsce na przykład
wartościach pieniężnych 815 miliardów rubli carskich w złocie. Prawda? To w okresie socjalizmu tak zwanego było zatajane. Prawda? To tylko my eksperci znaliśmy, tam prasa powszechna, ja nieraz jak jak coś pisałem, to cenzura nie dopuściła albo fragmentu, albo całości, prawda? Także Związku Radzieckiego nie można to. Mało kto wie, no ale z traktatu niewiele zostało, tylko część. Jedynie się Lenin zgodził na zwrot arrasów, te, które są przy tej panoramie racławickiej. Bardzo mało zbiorów książkowych, prawda? I w zasadzie wszystkie archiwa tego Liceum Krzemienieckiego, gdzie się kształcił, prawda, Słowacki, to właśnie posłużyły do założenia uczelni w Kijowie. Byłem kiedyś w Kijowie, to ta uczelnia przyjęła praktycznie statut z Liceum Krzemieńskiego w pierwszej fazie, prawda, i tak dalej. Także to, no niewiele, no Rosjanie odmówili spłaty i to po prostu, a nawet odwrotnie, więc po wojnie, zakończeniu II wojny Stalin tym dekretem, prawda, uważał, że imperializm polski nałożył na młody Związek Radziecki karę, to wszystko to, co jest ruchome na terenie ziem odzyskanych, powiedzmy od Rzeszy Niemieckiej, prawda, jest własnością Związku Radzieckiego. Także na tamtych terenach kto mógł przebywać, prawda, ja kiedyś tam penetrowałem te tereny w 70-tych latach, to nawet linie kolejowe były zdemontowane, prawda, i tak dalej. A trzeba wiedzieć, że te tereny, na przykład rejon szczeciński, to północna armia Związku Radzieckiego zdała pod administrację polską długo po zakończeniu wojny. Nie chcę przytaczać dokładnej daty, bo musiałbym precyzyjnie podać i źródło, jakim protokołem zdawczo-odbiorczym i tak dalej. To tyle tak tego skrótu. No i skutki nacjonalizacji, prawda? Pierwsze to ziemia w Polsce Ludowej stała się własnością państwa. To było tylko takie warunkowe przyzwolenie, prawda, bo ciężko było zlikwidować, był niedostatek, bieda, więc te gospodarstwa zatrudniać, prawda, po reformie trzeba wyposażyć i tak dalej, więc to tam był przymus kółek rolniczych, tego tak, różne zabiegi, ale Gomułka dość skutecznie się bronił w Związku Radzieckim z tego względu, że jednocześnie się zobowiązywał, że Polska dostarczała duży kontyngent żywnościowy dla potrzeb Związku Radzieckiego. Przecież to w roku 89 możecie Państwo się dowiedzieć, kiedy Solidarność zatrzymywała pociągi na wschód i zamiast towarów to była szynka, mięso albo tam coś innego, prawda? Z tych protestów kolejarskich wiem. No i to się stało, ale nie wolno było rolnikowi sprzedać gruntów rolnych drugiemu. Księgi wieczyste zostały zniesione, prawda? Także państwo zaprowadzało nową ewidencję. No więc trwał indywidualny, cichy, umowny zbyt. Rolnik rolnikowi sprzedawał grunt, nie mógł zawrzeć umowy, bo prawo pierwokupu obowiązywało, powiedzmy, bezwzględnie. Czyli on, sprzedając działkę rolnikowi, powinien zgłosić do gminy i jeżeli gmina odmówi, powiedzmy, przejęcia, ale już odpłatnie, prawda, to wtedy sam kupowałem działkę i tak było, prawda, i tak dalej. Więc to trwało. I w to miejsce, żeby rolnik nie sprzedawał drugiemu, to przejmował Państwowy Fundusz Ziemi.
Państwowy Fundusz Ziemi w zasadzie powstał w końcu lat 60. Rozwinięty został za kadencji, powiedzmy, dekady Edwarda Gierka. No i to on był później zmodernizowany tak, powiedzmy, łagodnie, że rolnik dobrowolnie mógł zdać gospodarstwo, prawda, synowi, a od państwa dostał emeryturę. Po raz pierwszy zostały wprowadzone emerytury dla rolników. W okresie unijnym nazywają się renty strukturalne, rolne, prawda, i tak dalej. Więc to ten proces tak. No i w zasadzie wszystko było państwowe. Kilka rodzajów monopoli państwowych. Potem przyszła ta dekada przyspieszonego rozwoju lat 70. Po niej przyszedł stan wojenny, kryzys gospodarczy, przemiany i rewolta ewolucyjna, rok 89. Nowe wybory, nowe władze, tak? 17 września 89 roku powstaje nowy rząd na czele z premierem Mazowieckim i z wicepremierem Balcerowiczem. Jednocześnie był ministrem finansów. No i już w październiku, powiedzmy, Sejmu zatwierdza pakiet 10 ustaw reformujących państwo, a głównie gospodarkę, prawda? Ogłasza program transformacji przyspieszonej, powszechnie zwany prywatyzacja szokowa. No tam pod różnymi względami i naciskami za granicą, instytucje międzynarodowe, to włączały się i Niemcy, i Francja, prawda, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Fundusz Walutowy, Bank Światowy, także wiele. I ten program, jego program odnosił się, bo w tym czasie powstała, no, niedobory, tutaj załamała się gospodarka, przeważnie gospodarka się załamała z tego względu, że w stanie wojennym obowiązywała, nałożone zostało embargo na Polskę, bardzo silne. I eksport na zachód był bardzo ograniczony. I my nie mieliśmy, pierwszy obszar przez Związek Radziecki to rozliczenia w rublach i clearingowe, a środki dewizowe na spłaty uprzednich zobowiązań dewizowych mogły pochodzić tylko z eksportu lub z nowych kredytów. A nowe kredyty były w zasadzie ograniczone i to był jeden z takich, jak gdyby, głównych czynników, powiedzmy, tego załamania gospodarczego, niewypłacalności państwa. I to była niewypłacalność, bo od 90 roku trwały rozmowy z państwami klubu londyńskiego i z państwami, z rządami innych państw w sprawie umorzenia części zobowiązań zaległych kredytowych, bo w dekadzie Gierka, powiedzmy, była odwilż międzynarodowa, Polska miała takie uznanie, większe uznanie międzynarodowej współpracy i rządy różnych krajów na rozwój gospodarczy udzielały kredytów państwowych długoterminowych na 20, a nawet 25 lat z niskim oprocentowaniem. Kiedy przyszedł kryzys, rok 90 i nie masz czego spłacać, no to trzeba przysiąść do stołu i zredukować. I większość państw nam zredukowała, z wyjątkiem może Japonii, prawda, bo ona tam, z nią były problemy, potem troszkę umorzyli, tak. Nowy program gospodarczy na podstawie tego pakietu 10 ustaw, powiedzmy, odnosi się, jeden z nich, bo od razu powstaje ustawa o prywatyzacji z sierpnia 90 roku. No i rząd gruntownie przystępuje do tym. Założenie było takie. 3 punkty wymuszone w zasadzie przez ekspertów Banku Światowego i Funduszu Walutowego, że walka z inflacją,
wymienialna waluta, szybka zmiana struktury gospodarczej, prawda? I wyeliminowanie państwa z rolnictwa, prawda? No i ten punkt ostatni został natychmiast wprowadzony, prawda? Już od czerwca 91 wszystkie państwowe gospodarstwa rolne i rybackie w liczbie 1664 zostały zlikwidowane. Powstała Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, która się ma zająć terenami po tych gospodarstwach. Pierwsze założenie było, że w maksymalnym stopniu nastąpi sprzedaż gruntów popegeerowskich rolnictwu indywidualnemu. Zmieniono obszar gospodarstwa indywidualnego na gospodarstwo rodzinne do 400 hektarów, prawda? No ale niewielki procent z tego zostało przekazane rolnikom indywidualnym. Wydzierżawiano, bo powstawały różne spółki, prawda, z tym i tak dalej. Także błędów bardzo dużo było. No i ten problem w zasadzie nierozwiązany. No ale jednocześnie państwowe gospodarstwa rolne stanowiące 21% obszaru rolnego państwa, prawda, zatrudniały z rodzinami ponad 1 100 000 ludzi. Z rodzinami mówię, prawda? I nagle to wszystko się znalazło w okresie półrocza na skraju, że tak powiem, rozpaczy, tak? Bo zasiłki zostały wprowadzone w zasadzie pod koniec 91 roku. Ludzie, PGR nie funkcjonuje, prawda? Uwłaszczenia nie ma i tak dalej. Mieszkania przyzakładowe, nie wiadomo czyją własnością, kto i tak dalej. No i to był główny obszar strasznej biedy i nędzy. No ale o tym powiem. Czyli gospodarstwa te były likwidowane do 93 roku i w końcu 90 roku, dobrze, w grudniu 90 roku rząd podejmuje decyzję o szybkiej prywatyzacji przemysłu. Właśnie jako pierwsza branża to poszedł przemysł lekki. Przemysł lekki, który było przemysł, bo to leki, włókienniczy, lniany, tam powiedzmy tych kilka odzieżowych, tych kilka branż. Nie chcę, bo mało mam czasu na wypowiedź, więc bardzo się ograniczam, stąd moja wypowiedź będzie może taka bardzo skrócona, ale jeżeli kogoś z państwa będzie interesować, to ten pierwszy okres dokładnie został opisany, lata 88-94. Dlaczego 88? Dlatego, że większość programów powstała jeszcze w roku 88. Na przykład myśmy w roku 88 zreformowali, powiedzmy na przykład, system bankowości polskiej, prawda? Ja w nim uczestniczyłem, pisałem dwie pierwsze ustawy. Sejm zatwierdził ustawę w lutym 89, czyli przed przemianami, tak? A niektórzy późniejsi, prawda, politycy mówili, że oni robili tą reformę. Czyli jeszcze wtedy, kiedy go nie było u władzy, to on już to zrobił. Ja nieraz żartuję, że to tak, jak ja bym powiedział, że mój syn przed urodzeniem chodził do żłobka. Prawda? Nie było go, a już to robił. Więc te ustawy, bank centralny, to znaczy NBP, zostały mu przywrócone wszystkie funkcje banku centralnego okresu przedwojennego. No i został, prawda, wyłączony z bieżącej obsługi przedsiębiorstw. Że on jest bankiem centralnym i jego oddziały wojewódzkie zostały zamienione na samodzielne banki państwowe, prawda, tych i tak dalej. Ale to już dalej.
No i teraz przystępujemy do prywatyzacji. A więc w pierwszym rzędzie są, nie są określone, prawda? Właściwie żadne warunki nie zostały dopracowane, żeby przeprowadzić tak błyskawiczną, przyspieszoną prywatyzację. Po pierwsze, przedsiębiorstwa nie były uwłaszczone gruntami. Nie były. Nie miały własności hipotecznej, budynków, obiektów, gruntów i tak dalej. Nie miały nawet dokumentacji. Trzeba to było otwarzać, ponieważ po wojnie podmiotowi gospodarczemu grunty przydzielało państwo. Grunty przydzielało państwo. Ja później tam, jak w 94, właściwie przed, w 92 i w 3 przystępowaliśmy do Unii, prawda, te rozmowy, no to trwały dość długo, ale trzeba było podać szereg stałych warunków, na przykład obszar rolny państwa, który nie może ulec powiększeniu. Nie może. Gdybyśmy wyrąbali las, to teren przywrócimy rolnictwu według zasad unijnych, nie powiększa obszaru. Można tylko zalesić, czyli zmniejszyć obszar rolny państwa, prawda? To nawet tego nie mieliśmy. Trzeba było specjalnie, błyskawicznie robić spis rolny, prawda, i tak dalej. Więc zakłady nie były uwłaszczone. No, proces. Obszar pomiarów geodezyjnych nie było. Czy obszar, czy zakład ma, powiedzmy, hektar terenu, czy powiedzmy mniej dokładnie i tak. A w ogóle do tego mamy taki problem, że jak przystąpiliśmy do Unii, jesteśmy jedynym krajem, który nie uznał, ja tam nieraz przebywałem i byłem przy tych rozmowach, jesteśmy jedynym krajem, który przyjął nie własność gruntów rolnych, tylko użytkowanie. Użytkowanie. Bo na przykład na ziemiach odzyskanych, prawda, do 90 roku nikt nie miał prawa własności. Więc trzeba dopiero to prawo własności, ten drugi Sejm zaczął to regulować, prawda, a my nie mamy pomiarów geodezyjnych i tak dalej. To mówię tam, nawet w 94 roku mieliśmy ponad 400 tysięcy spraw, że rolnicy mają niewłaściwe obszary, sam tam w sprawiedliwości nieraz urozumiałem. Trzeba sobie dać z tym spokój, bo nigdy nikt nie mierzył tego. Jak przyszła reforma rolna, to nie mierzono dokładnością, krokami mierzono. I większość, jak się pomiary później przyszły dokładne, to rolnik miał mniej, prawda, faktycznie niż w ewidencji miał. No i powstał problem, że trzeba za jakiś, za ten okres użytkowania zwrócić podatki. No więc machnąć ręką na to i dopiero nowe pomiary, co roku 10% wchodzą do ewidencji i normują, stabilizują i uwieczniają tą własność obszarowo, tak, o właściwej powierzchni. No i na te poszły, powiedzmy, kto przystępował do prywatyzacji. Otóż prywatyzację 91 roku podzielono według organów założycielskich. Czyli tak, rząd, właściwie to w interpretacji dokładnej, ministrowie resortowi byli organem założycielskim dla przedsiębiorstw branżowych. W roku 90 takich przedsiębiorstw mieliśmy 8600. 8600, prawda? Były przedsiębiorstwa terenowe, dla których organem założycielskim został wojewoda, tam po małej korekcie takiej prawdy. Tych przedsiębiorstw mieliśmy ponad 5 tysięcy, no ale część faktycznie oni w swojej dyspozycji decyzyjnej mieli 4800 przedsiębiorstw, bo tam różnica pomiędzy 5 tam ileś, no mam tu, mogę przytoczyć liczbę, a te 4800 to została skierowana do ministra przekształceń własnościowych, prawda?
No i właśnie, jakie były warunki? Otóż plan Balcerowicza, jak powiedziałem, powodował tak, szybkie wprowadzenie praw rynkowych w gospodarce wolnorynkowej, prawda? Co się za tym związało? Że nowa polityka, jaką wprowadził, powodowała to, że wszystkie 6 stóp procentowych wzrosły o ponad 100%. Byłem prezesem banku w 90 roku, prawda? Jeżeli udzieliłem na przykład, a udzielałem zakładowi kredytu z roczną stopą oprocentowania 8-9%, to od na przykład w roku 89, to od 1 stycznia roku 90 ta stawka była miesięczną, nie roczną. Czyli 8% miesięcznie razy, prawda, 360 dni, to wyjdzie państwo jaka. No i w związku, a dotyczyły stopy nie kredytu nowego, który, że powiedzmy, zarządzenie wydał od 2 stycznia, a zakład bierze kredyt, prawda, w lutym, a nie. Dotyczyło tych wszystkich, którzy jeszcze nie spłacili kredytu. Nie spłacili. Kredyty były 7-letnie, 8-letnie na inwestycje, prawda? No i teraz tak, oprocentowanie jest 7-8% miesięcznie, a on ma roczną stopę zysku 5%. No to automatycznie popada w zadłużenie. Drugi warunek kwalifikacji, prawda, był taki, że w zasadzie przedsiębiorstwom państwowym nie należy udzielać kredytu, dopóki nie uzdrowią własnej sytuacji ekonomicznej, finansowej. Był po prostu zakaz, wiem po sobie, że nie mogłem, no nawet bo miałem później problemy, jak Radoskurowi udzieliłem kredytu wbrew zakazie rządowej, prawda, wbrew zakazowi rządowemu. No to jak one tak i rozszerzono stopy na pozostałe tytuły. Na przykład tak samo podniesiono stopę oprocentowania zaległości podatkowych, zaległości ZUS-owskich, prawda? I jeżeli w ciągu 6 miesięcy podmiot nie uzdrowił własnej sytuacji, podpadał pod termin likwidacja. No, likwidacja mogła następować w paru tytułach, prawda? Że na przykład przez ogłoszenie upadłości sądowej, porozumienia układowe z wierzycielami, prawda? A w większości to polegała na przejmowaniu za długi. Tak, na przejmowaniu za długi, więc czy ogłoszenie jego, powiedzmy, tam upadłości jeszcze nie sądowej, tych procesów, to wszystko drogie i tak. No to więc wojewoda wyznaczał likwidatora zakładu, prawda? Likwidatorzy to sprzedawali i mieliśmy przecież tak, to trwało 91, 2, 3, a w trzecim powstał taki termin po raz pierwszy w historii gospodarczej naszego kraju. Nadmiar nieruchomości, kryzys nadpodażowy. Biedne społeczeństwo, nie było komu kupować gruntów nawet. Nie było komu. No bo kredytów nie udzielano, żeby wziąć, prawda, i tak dalej. Także powstały bardzo poważne problemy. Przemysł lekki w zasadzie w całości został zlikwidowany. Przemysł skórzany prawie w 90%. Dobrze, zaraz w 92 roku nastąpiła prywatyzacja przemysłu elektronicznego i telekomunikacyjnego. Mieliśmy bardzo potężny przemysł elektroniczny, dużo biur, prawda, było postępowych. No to myśmy w zasadzie w końcu lat 70.
to nasze, powiedzmy, zakłady wydawały nowy sprzęt elektroniczny, to później się nazywa elektroniczna technika obliczeniowa, prawda, sprzęt był elektroniczny na wyposażeniu Układu Warszawskiego i trzeba powiedzieć, że Amerykanie parę tych rzeczy, jak organizowali swój lot księżycowy z Polski, kupili od naszych elektroników, a w Warszawie, tam niedaleko Politechniki był taki instytut elektroniczny, to wszystkich wywieźli. Wszystkich. Pod pozory wycieczki jechały do Czech, do Wiednia, tam, do tego i prawie żaden. Od razu Amerykanie ich niemalże z samolotu czy z autobusu powybierali. Także mamy ten, był bardzo smutny okres, bardzo te lata 90-94 to były bardzo, bardzo ciężkie. Powstało bardzo silne bezrobocie. My mieliśmy, prawda, bardzo wysoką stopę bezrobocia. Prawie 3 miliony ludzi było bez pracy. Tu jak jadąc tutaj do państwa porobiłem, posprawdzałem dokładnie. Rocznie wydawaliśmy ponad 3,5 miliarda złotych na to. Wyemigrowało nam w tym okresie około 2 milionów obywateli. My nie mamy dokładnej ewidencji, czy na stały wypad, czy sezonowy, ale przeciętnie 1,5 miliona jest poza krajem. Natomiast na stałe według zrzeczenia się, powiedzmy, stałego miejsca pobytu w Polsce, może nawet i obywatelstwa, to łącznie narastające około 150 tysięcy. Rodzin, bo tam wykazywano rodzinę, nie osoby, bo cała rodzina wyjeżdżała. To trzeba liczyć, że mniej więcej rodzina czteroosobowa, raczej nie większa, prawda? No to razy cztery. Także należało to ten okres, no ale rozszerzano to, bo zaraz poszło na cały przemysł, powiedzmy, motoryzacyjny. Praktycznie to się rozeszło. Powiedzmy później, 2 lata później były wszystkie dziedziny prywatyzowane. Wszystkie dziedziny. 23 branż przemysłowych, prawda, wszystkie dziedziny. Nawet może te wszystkie przemysłowe dalsze to po 94, ale jeszcze przed 94 zdążono całkowicie sprywatyzować poprzez likwidację, powiedzmy, przedsiębiorstwa resortu ministra kultury i sztuki. Analizowałem to straszliwy stan. Tam było 110 przedsiębiorstw, było chyba 60 zakładów drukarsko-poligraficznych, wydawnictwa. Tam wszystkie wydawnictwa zostały w zasadzie albo zlikwidowane, albo sprzedane i to, co drukujemy, to się odtwarza, a w większości było drukowane poza granicą, dlatego że w uzupełnieniu swojego planu z października 90 roku ówczesny minister finansów praktycznie zniósł cła. Zniósł. Tam było, cła miały taki poszlakowy charakter, no i to wszystko bez granic napływało do kraju, a wprowadził wewnętrzną wymienialność złotego pod warunkiem, co nikt tego nie rozumie, studenci, jak każdy mi pyta, co to znaczy wewnętrzna wymienialność złotego? No to przyjęto tak, że państwo gwarantuje spłatę zobowiązań dewizowych wobec podmiotów zagranicznych. No to dlatego sprzęt, elektronika, wszystko, poligrafia płynęło, no i nasze, prawda. No a jak nie ma popytu, to wartość majątku, wartość przedmiotu spada. A jeszcze gorsze, co wszyscy, nie wiem, jakaś jest taka narodowa zmowa. Wszyscy ukrywają, że od 90 roku rząd Mazowieckiego, ówczesny tam tymczasowy minister przekształceń własnościowych, zaprosił zagraniczne firmy do doradztwa.
No i one w zasadzie to w 90% oceniały gospodarkę, aby wprowadziły obowiązek, że trzeba dla każdego podmiotu gospodarczego wykonać 5 analiz. Najpierw wykonywano analizy branżowe dla danej branży przemysłu pod względem zdolności konkurencyjnej z zagranicą. No jeżeli mamy kryzys, mamy opóźnienia, to wiadomo, że tej zdolności nie mamy, tak? Jeżeli rynek otwarty zbytu, zakłady Kasprzaka, te inne nie miały zbytu, bo ten sprzęt napływał tani. Zresztą wszystkie kraje od 90 roku stosowały tak zwany podatek promocyjny. Jak rozmawiałem z Fiatem włoskim w sprawie Pendolino późniejszego, to mówię, my wejdziemy na polski rynek i od wartości kontraktu, od wartości sprzętu, który zostanie wysłany na ten kontrakt, jesteśmy zwolnieni z podatku. Więc mógł obniżyć cenę, powiedzmy, wyrobu na kontrakt i tak dalej. Więc to takie przemiany były. Takie przemiany były, prawda? No i nam to, no nawet ten resort sportu, turystyka i sport została objęta i tam to dużo tych, prawda, małych różnych zakładów, no zakłady produkujące te narty, wszystkie to już rozstały. Reasumując, proszę Państwa, tak, wszystkie branże zostały sprywatyzowane, górnictwo w większości w 60%, a nawet mogę powiedzieć, że szeregu przemysłu w ogóle nie mamy we władzach. Jest, w Polsce funkcjonuje 26 800 podmiotów z kapitałem zagranicznym we wszystkich dziedzinach. Hotelarstwo jest ponad 80% w rękach zagranicznych, a w Warszawie to prawie 100% byłych hoteli jest przejęte, jeszcze nowe budują. Spółek pracownicy, o właśnie biedacy, domagali się i nawet to, co kolega wcześniej mówił, że Solidarność późniejsza, Samoobrona, żeby zakłady pracy przekształcać w spółki pracownicze. No ale powstawały te spółki, ale opłata leasingowa była bardzo wysoka. One nie były zwolnione ze spłaty zobowiązania, jaki zakład dotychczas państwowy miał. No więc przejmowali i potem rezygnowali, bo nie byli w stanie tego leasingu, a nie zawsze zgodę im dawali na 10 lat, tylko nawet na 5 lat nie byli w stanie. No jak się spółka wycofała, prawda, że obliczyli nie będą, no to likwidowali. Tych spółek nam powstało 1560, prawda, spółek pracowniczych. W ewidencji ministerstw tego w ogóle nie ma, bo nie odróżniają spółki krajowe od zagranicznej pracowniczej. Ja walczę z panią minister rozwoju, żeby to wprowadziła, bo trzeba by je objąć preferencją, prawda? I tak dalej. Także to handel zagraniczny został praktycznie w całości zlikwidowany. Flota polska przestała w ogóle istnieć. Kiedyś, jak państwo będziecie zainteresowani, to wychodził taki dwumiesięcznik Realia, więc ja tam dokładnie opisywałem tą polską flotę handlową, te porty morskie, prawda, i tak dalej. Do 92 roku prawie 60% polskiego handlu zagranicznego dopływało statkami. Dopływało w imporcie i odpływało w eksporcie. A jak mam ze 170 statków, zostały dwa, powiedzmy, mądry minister obecnie, który się tym zajmuje, reaktywuje to. I trzeba powiedzieć, daj mu Boże zdrowie, bo dobrze to robi w przyspieszonym tempie. Także tych. No mamy drobnice, drobnych przedsiębiorstw. No jest tam chyba 80 spółek, powiedzmy, z udziałem kapitału państwowego. Troszkę ocalało, troszkę tam małych ocalało, ale
ale w zasadzie późniejsza polityka poszła, żeby na te małe i średnie przedsiębiorstwa, to znaczy no, w zasadzie wyeliminować państwo z jakiejś areny międzynarodowej poważne, bo będziemy tylko produkować rzeczy. No dzisiaj Polska niczego nie poważnego, żadnego sprzętu. Byliśmy producentem maszyn górniczych, sam byłem w Indiach, tu na Bliskim Wschodzie, kopalnie, elektrownie, byłem dyrektorem Energopolu, budowaliśmy elektrownie w Związku Radzieckim, prawda, i tak. Dzisiaj nie mamy przedsiębiorstw, które by miały zdolność, powiedzmy, tego rodzaju. Statków nie budujemy, zaledwie tam. Reaktywowali, właściwie nie, nie będę mówił. Jeden z premierów późniejszych się przechwalał, że zrobimy, unowocześnimy, rozwiniemy stocznię jachtową. No, jachty się przydają, dla kogo? No, dobrze, niech produkują, jeżeli można je zbyć, ale my mieliśmy statki, floty rybackie nie ma. Powiedzmy, statki, połownie, przetwórnie, było ich przecież 9. Cała flotylla płynęła na Morze Ochockie, jakie były problemy. Od połowu do konserwy wychodziły ze statku, prawda, i tak dalej. Nie? Także moja refleksja, dwa zdania końcowe. Gdyby w Polsce zachowano przemysł, to właśnie myśmy w roku 80. Nie żadna likwidacja, tylko modernizacja, to co rozpoczął Gierek. Modernizacja, gdyby polegająca na zmianie struktury produkcji asortymentu. Przemysł lekki mógł pracować, nasze zdolne panie, prawda, rodaczki pracowały, zaopatrywaliśmy, musieliśmy importować z Turcji. Przecież to 300 tysięcy. Pracowało i mogło mieć pracę nadal, więc gdyby tego nie zrobiono, to nawet niedawno my naprawdę potencjałem gospodarczym moglibyśmy dorównać Niemcom, naprawdę. Bylibyśmy obecnie na dużą potęgą gospodarczą. Nic dziwnego, że Anglicy kiedyś napisali w 96 roku. No to są takie skutki tych rzeczy. Te zakłady należało niszczyć substancje, a nie dać społeczeństwu? Przecież to naród wybudował. Co dla gruntu deweloperowi? Przeważnie to Niemcy tam różne podstawiany kupowały i rozwalały już tego. To ten budynek, jak co, jeden z drugi nie mógł stać, czy jak one tuszyły to dalej, to co? Inne powietrze było? Mógł pracować, prawda? Anglicy napisali, że polski przemysł po 94 roku według wygląda jak po dywanowym bombardowaniu. A później napisali, to po angielsku było inaczej, zniknęła 10. potęga, tak po polsku to, no bo mieliśmy chleb, no i nie ma. To tak bardzo skrótowo, przepraszam państwa może za tego, bo to jest bardzo złożony temat, to by trzeba by poszczególnie tematycznie od strony finansów i od strony przemysłu, i od strony handlu, współpracy międzynarodowej, warunki powiedzmy integracyjne. No pierwsza deklaracja przystąpienia do EWG była w 94 roku, przechwala się były minister spraw zagranicznych Olechowski, 3 miesiące był ministrem finansów zaledwie. No wtedy pierwsza deklaracja, później przystąpienie, pierwsze negocjacje, warunki, to właśnie ograniczenie polskiej zdolności wytwórczej była, prawda? No te władze się zgodziły, ale można to było inaczej. Mamy nadzieję, że państwo przemysł odbuduje. Taką mam nadzieję. Dziękuję za uwagę.